Ponad 175 milionów złotych do niedzieli wieczorem zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ta kwota będzie jednak wzrastać w najbliższych tygodniach, bo cały czas spływają kolejne rozliczenia. Kończą się też orkiestrowe aukcje, a grano w całej Polsce, również w województwie śląskim. Paweł Jędrusik. W województwie śląskim ciężko było znaleźć większą ulicę, na której nie było orkiestrowych wolontariuszy. Z orkiestrą grali zarówno dorośli, jak i dzieci. Grało też m.in. 9 Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu. Jak co roku wszystko wyszło bardzo pięknie, było kolorowo, wesoło, mnóstwo ludzi o wielkich sercach, którzy rzucali różne kwoty do puszek, ale ta kwota finalnie została określona, przeliczona na 145 tysięcy na ten moment, plus w skarbonkach, eskarbonkach mamy około 25 tysięcy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała już po raz 32. W tym roku pieniądze były zbierane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Zakończyliśmy wczorajszy dzień bardzo radośnie i deklarowaną sumą 175 426 813 zł. W tym momencie na koncie mamy 29 milionów. 67316 zł. I te pieniądze są teraz liczone. Będą liczone i 27 marca to jest ten czas taki spokojny, abyśmy mogli się już ostatecznie rozliczyć, czyli przyjąć, że wszystkie sztaby, które grały razem z nami, które grały nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są rozliczone. A przykładem na to, że pomoc orkiestry jest naprawdę wielka, jest choćby uniwersyteckie centrum kliniczne w Katowicach. Okolista dziecięca zyskała dzięki temu sprzęt który doposażył zarówno oddział blok, jak i poradnie. Ten sprzęt to koszt około 6 milionów złotych. Ale to nie wszystko. Bo w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy między innymi utworzono i wyposażono laboratorium mikrobiologiczne, które wkrótce zostanie otwarte.